Cześć, siemanko! Tutaj Xalion, a to kolejny odcinek z serii Assassin's Creed. No i przypominam, co było w poprzednim odcineczku mniej więcej. Trafiliśmy znowu do Akki, tym razem do dzielnicy nie centralnej, tylko no tego miasta, co tam pływa, że jest pełno wody. Weneckiej, właśnie, do dzielnicy weneckiej. No i mamy wytropić tam jakiegoś tam gościa znowu. Mały teren, patrzcie, tylko tyle, jakby no, w stosunku do tego wielkiego to naprawdę jest mały, prawda? Do dzielnicy centralnej. Także co, jesteśmy tutaj, to może od razu sobie pójdziemy pozdobywać kilka punktów. W poprzednim odcinku, z tego pamiętam, goniła mnie duża bardzo armia, stąd mało zrobiłem. No i to, że jeszcze tam byliśmy w Masjafie, troszkę jeszcze, wiadomo, tam byliśmy... tutaj poza Animusem, no to sprawiło, że mało zrobiłem. A tym razem wbijemy się może tędy. O. Spróbujemy przynajmniej tędy. I mam nadzieję, że z tyłu nie będzie żadnych łuczników. A. No właśnie. Okej, tutaj trzeba, widzę, po tym. Po rogach iść. I na krzyż teraz. Chociaż w sumie bez wejść na krzyż też by się dało. No i dobra. Mamy kolejny punkcik. Dzisiaj spróbujemy wszystkie punkty i wszystkie ratowania mieszkańca, tak żeby już zrobić śledztwo w następnym odcinku. Jup. Dobra. Ale kuźwa zrobił. Nie wiem, on ostatnio nie lubi skakać do tych ścianek. Dzisiaj to w ogóle. Tak dla was, to poczekajcie. Jeśli zaczniesz spadać w czasie. Dzisiaj to dla was jest, kurczę, pierwszy dzień świąt. Także, kurczę, wesołych świąt. Bo szczerze, nagrywam to 2 tygodnie przed czasem, bo żebym miał święta i w ogóle wolne. Kurde, jak to się przerywało? A ty też nie potrafisz go walnąć normalnie? No, nieśmiertelny kolejny. A może to szyfem się przerywało ten? O właśnie, no. Całkiem prawdopodobnie. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Okej, mam nadzieję, że usłyszą. A tymczasem lecimy do kolejnego punktu. No koniec, kolej z tej zawieszonej kamery. Najgorsze. To zaiste ciężkie czasy. Jestem biedna, panie, potrzebuję pieniędzy. No się złapał, chłopie. Tylko łapki wystawił. No, nie, naprawdę, dzisiejszego dnia, bo przed chwilą nagrywałem również poprzedni odcinek, coś, kurde, im nie wychodzi. Coś Altairowi nie wychodzi, to wspinanie się. Raz się nie łapie, raz skacze prosto na glebę. Także the fuck. Teraz mi od razu zaczną gonić, bo mogą. Kurde, myślałem, że się da przerwać, to akurat by mnie nie mogli gonić. On już tam we mnie zaraz strzeli. I się zacznie cały ten mordor. Chociaż nawet, nie, patrzcie, zajebiście nawet. Dobra, także idziemy tutaj do ratowania mieszkańca. Kurde, zajebiście, chce mi się znowu kichać, Jezus Maria, no. Gdzie oni są? Może stan? O właśnie, może za murem. Oni gadają raz po francusku, raz po niemiecku. Mógłby ogarnąć się ten człowiek. Po co on to robi? Bo mogę. Kurde, ale zrąbałem. Cholera, w końcu nikogo nie zabiłem na tym gwiazdem. I po dupie. No wyjmijże ten mieczek, no. O, żeby się nie zesłał. Myślisz, że jak masz hełm, to co? Nie. I powinieneś mówić to do siebie.
To nie powinno być trudne. Patrzcie, że ja go nie mogę w ogóle... Och, tak bilu. W ogóle jaki on mocny jest. Aj, Jezus Maria. Gdybym kurde go zdjął, tego w tym hełmie takim. Także jeszcze raz. A tędy można tutaj wejść, patrzcie. To koniec twojego życia. W ogóle nie mogłem go skontrować. A próbowałem i na pewno mój gest był dobry. No w końcu to zrobił. Że zabił z kontry. Zagłośno te efekty, co muszę je strasznie przekrzykiwać. Och, sprzyja mi dziś szczęście. Bóg jeden wie, jak okropnych czynów chcieli się dopuścić ci ludzie. Zjawiłeś się w samą porę, nieznajomy. Możesz być pewien, że mój mąż usłyszy o twoim męstwie. I w samą porę się zwinąłem, mówiąc szczerze, bo tam przed ten gość już. Dobra, no to teraz lecimy tutaj. Czy znowu musimy przebiec tędy? Fuck. Ziup, to nie ja. Strasznie głośno, one mordy drą ci żołnierze. Jakaś po prostu paranoja. Co oni nagle? Tak wybuchli? Ile tamtych żołnierzów? Żołnierzów. Zaraz będzie ksalio, no na fabeta. Dobra, na szczęście tu sianko było. Strasznie mocno uzbrojeni są i stąd. Chciałeś coś tutaj? Port w akce przez... Idź przeszkadzać komuś innemu. No dobra, pójdę sobie. Gołąbki, lećcie! W pizdzie. Och, tu on powiedział? A bo coś ten deseń. To jeszcze przejdźmy na drugą stronę. O, pewnie ci tutaj po lewej mnie zauważą. A może nie. O, zajebiste było. Ewidentnie Altairowi się nie chce dzisiejszego dnia wspinać. Ewidentnie. Dobra. Oj, po święta to mi będzie trudno wrócić, bo teraz nie będę nagrywać w zasadzie. No, prawie 2 tygodnie. Żebym po prostu święta miał wolne, to teraz nagrywam. Dużo, dużo przed czasem. Gdzie to jest? Niby, że za tym? W ogóle, to ja się przed chwilą najadłem frytek. Jeszcze kolą to popiłem i w ogóle to z czarną wodą, przepraszam. To normalnie... Och, jestem tak najedzony. Brzuch to mi pęka. Pewnie wam teraz jeszcze po śniadanku świątecznym, pierwszego dnia też. Będzie fej, jak tego odcinka nie będzie tego... Pierwszego dnia świąt, tylko jakoś inaczej, tylko mi... Nie no, nagrałem przed chwilą pierwszy odcinek i on będzie na niedzielę. Czy to się zgadza? Nie no, powinno być dobrze. No kuźwa... Altair! Jesteś gdzie jakiś niedojebany? Naprawdę. Nie, nie rozumiem. Który mnie tak rzucił? Na pewno nie żołnierz. To robi. Jak tam wejść? A ten pewnie. Czyżby przed kimś uciekał? Nie, tamten się w ogóle wychodzi z tego. Nie mam pieniędzy! Pieniędzy, pieniędzy! Naprawdę, czasami nie wytrzymuję już. Nie, tutaj na pewno ten się jakoś tam ten wchodzi. Kurka wodna.
I co to jest za dźwięk taki? Zium! Zium! O, ten! Nie wiem, z dupy jakiś. O! Nie wiem, idziemy wzdłuż tego. O, patrzcie, może tędy. Właśnie, tędy. Tu jest właśnie droga na port. Wcale go nie potrąciłem, wcale go nie potrąciłem. On tylko chodzić nie umie. No. Och, ale ci deb... Nie, ja po prostu może się jednak wkurzać nie będę. Bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Liebgehend. O, zdjąłem właściwego, zajebiście. Chciałem tamtego złapać, a zapamiętam. O Boże, po prostu aż się położyłem na biurku, bo nie mogę. Jeśli wdasz się w bójkę na pięści, strażnicy nie będą. Nie, tyle drogi zmarnowanej. Wejście jest niżej. Cholera by was wzięła. Bo dureń mnie zepchnął, no. Idiota skończone. Co mnie? Już ktoś widzi. Gońcie się. Pewnie on będzie do zabicia w jakimś zleceniu albo coś w ten deser. Nie ma tak wyskoczyć na niewidocznej czymś. Na niewidocznym czymś. Ziup na tej. Altair nagle zaczął skakać, nie? Zajebiście teraz po prostu. Nie mogą mnie zdepnąć znowu, no. No. Teraz tylko rozwalić tych debili i być dobrze. Bo mogę walczyć. Nie jest ich tak dużo, nie jest ich tak dużo, Xalion, spokojnie. Kontra w ogóle nie wchodzi, no. O, i zamiast go normalnie trachnąć, to on tylko go omdlił. Że tak powiem. No nie, znowu mnie pocisną cholerniki pieprzone. Tak, zabijcie mnie od razu. O! Cioty, cioty, po prostu cioty. Raz mnie wypchają do wody, raz ku... Nie. Gdy Animus ostrzega, że obserwuje cię czujny strach. Nie. Znowu tutaj. Dlaczego? Chodź, chodź. Pokażę ci przy... Akka, miasto, którego od zawsze nienawidziłem. Pyk, 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 gówno mnie widzi. O, ten powiedział znowu coś po deutschlandzku. Interesują cię moje słowa? No. Ja wam kuźwa dam. Bicie mnie podczas biegania. O, następny. Kto mnie niby widzi? Piszluko! Hej, czy nikt mnie nie pomoże? Ale on skacze, sam kuźwa. Ziup, 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 nie? Jaki nieśmiertelny! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Dobra. Ja stąd spadam. I teraz tu jest przesłuchanko. To teraz by trzeba stąd wyjść ogólnie. Akty własności! Stawić w sądzie morskim do jutra w południe! Dobra. Teraz da się jakoś stąd wyjść. Że tak powiem... Szlachetnego przywódcy Krzyżaków! Tak, żeby iść, tak?
To lipa, musimy wyjść w ogóle z portu. Czemu na port jest tylko jedno wejście? Bez sensu. Totalnie. Jeszcze tak po rusku tutaj te drogi są. Och. Akka, miasto, które nigdy nie będzie w moich wspomnieniach dobre. Gówno straszne. Chodźcie ludzie, chodźcie zobaczyć co mam. Nie masz nic. A chcesz śmierci? Chcesz kuźwa przestać żyć? No, czujcie się jak ja. O! Dekiel. Dekiel. Przez niego mnie jeszcze gonią teraz. Ten się teraz śmieje. Naprawdę, ta gra jest pełna popieprzonych ludzi. Jeden z drugim, kurde, śmieją się jak, kurde, te Goofy z tych z bajek Disneya. Nie, to jest jakieś nieporozumienie po prostu. Jezus Maria. I to kurczę, w każdym mieście takie dekle są. Żeby tak było w każdym mieście, w normalnym tutaj świecie. To jest. Bez jaj. Więc idź. No i to przecież. Nie ma wstępu! Precz! Nikt nic nie widział, na. Nikt nic nie widział. Dobra, dzisiaj chyba wyrobimy wszystko. Te punkty widokowe i ocalenia mieszkańców, którą mamy minutkę, zobaczmy. No pociągnij się przecież, 17, dobra, 18 w zasadzie. No nic, będziemy próbować, prawda? Tylko żeby tyle. Tu. No prawie byś spał znowu na jakiś zbitery. Dobra, no i jeszcze jeden tutaj widzę jest. Nawet dwa. Tylko parę monet. Zaraz ci dam, kurwa, monetę. Prosto w czółko. Nie róbcie tego więcej. Nie róbcie. To jest jakaś... Jestem już liczbą mnogą, zajebiście. O, trzeba rozwalić, wiecie którego. To Mendę. W tym czerwonym kasku. Bo on mnie rozwalił. I pierwszy rozwalić trzeba tych, które ją biły. Czyli tych na szaro. Tak. Powiedział bijąc grzaków. O, masakra. Ja mam się ciebie bać? Tak, będziesz się bać. Zaraz zostaniesz w ryj. Obudził się, kurczę. Dobra, punkt kontrolny, zajebiście. Teraz to nawet już możecie mnie zabić, wiecie? Kurde, coraz więcej ich. No, chyba kolejny biegnie od lewej. Chociaż nie. Dzięki ci, dzięki! Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. Przysięgam. Odejdź albo... No, dobra. Co się stało? Ona powiedziała, o, co się stało. To też jest, kurde, tak durne. Że ludzie, których uratuje, nagle stają się jakby zwykłymi botami w grze. I o, co się stało? Jestem debilem, niczego nie widziałam. Zanim komuś coś się stanie. O, to jest jeszcze ta wersja, w której, kurczę, nie da się wchodzić tam, nie? Trzeba po wszystkim, bo on nie potrafi odskoczyć, prawda? A, masakra jakaś. Ziup. Okej. O, kolejny orzełek. Mógłbym go złapać i wsadzić do kieszeni. Ale dzisiaj to już nie opłaca, gdyby to było wczoraj, no to może by coś przemówił w Wigilii, ale tak, no to taki ciul.
I jeszcze tutaj. Okej. Jeszcze tutaj będzie jeden mieszkaniec do uratowania, ewidentnie. No przecież ja, przecież mnie tam nie było od 5 minut, ludzie. Jak oni mogli cokolwiek zobaczyć? Że co, że to ja? Normalnego człowieka mogli wziąć nawet za mordercę. Bez sensu. Totalnie. Patrzcie, znikłem wam, debile. O. Piero oczywiście tych na szaro, żeby nie było. Te klucz. Nie mogłem się do niego za żadne skarby dostać. Bo debile mnie biły. Ej, no ogarnijcie się, chłopaki. Chłopaki, hello? Ja tutaj próbuję walczyć. Jezus Maria. No wreszcie się nawróciłeś, gościu. Ale go zgarnął teraz. No, żeby się nie zastał. O, pięknie. Chyba powinnam ci podziękować, chociaż nie myśl, że nie poradziłabym sobie sama. Mimo to dobrze się sprawiłeś u mego boku. Zadbam, żeby twoje zasługi zostały odpowiednio nagrodzone. Nie mam pytań do ciebie, idiotko. Tak, sama by sobie poradziła, z dupy chyba. Wiem, że gdzieś tutaj. Pomocy! Poddaj się! Sądzisz, że uratujesz... O, patrzcie, jak trafiłem, lol, akurat na kamyczki. Doganiam cię! Zaraz będzie we mnie rzucać, Noob! To jest to. Teraz tędek. Tego to sobie mogę zabić, tak o tak, prawda? Czemu by nie? Teraz sobie akurat wejdziemy tutaj. Na... O, tu był nawet ten. Dobra, synchronizacja. I chyba już wszystko teraz będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. No, idealnie się wyrobiliśmy, zaraz 24 minuta, zajebioza. Tak, no, wszystko mamy w akce zrobione. Tylko trzeba by sobie wskoczyć w jakiś ten. Ale tutaj nie ma nic. W co sobie mogę skoczyć? Tak, tak bardzo biedne miasto, o jest. Zajebiście. Dobra, także z tego sianka dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę miłego dzisiaj popołudnia, pierwszego dnia świąt, jak i jutrzejszego dnia, czyli drugiego dnia świąt. Pamiętajcie o ocenieniu filmiku, o skomentowaniu. Przepraszam. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.